Dobry wieczór Państwu. Po tragicznej katastrofie samolotu Polskich Linii Lotniczych LOT w dalszym ciągu z całego świata napływają depesze kondolencyjne. Również prymas Polski Józef Glemp w depeszy kondolencyjnej skierowanej na ręce dyrektora Polskich Linii Lotniczych pisze, że w modlitwach poleca Bogu wszystkie ofiary tragedii i dzieli żałobę z dyrekcją, wszystkimi pracownikami LOT-u oraz rodzinami ofiar. Jak wieje, to się kręci i daje 16 kW mocy. Wystarczy dla rolnego lub ogrodniczego gospodarstwa. Ten stoi w Gdańsku, jest pierwszy z 11 wiatraków, który jeszcze w tym roku zbuduje gdański Budimor i Metrol. Chętni na elektrownie wiatrowe już czekają. W Banku Rozwoju Eksportu w Warszawie pierwszy w Polsce przetarg walutowy. Uczestniczą przedsiębiorstwa państwowe i spółdzielcze. Bankowe komputery zarejestrowały pierwsze oferty. 80 tysięcy dolarów znalazło nabywców. Jednym z nabywców była Spółdzielnia Pracy Inwalidów Świt, która potrzebowała dewiz na rozwój nowej produkcji. Praktycznie biorąc, to jest jedyna szansa wyjścia na rynek z tymi wyrobami dzięki tym dolarom. Te 10 tysięcy dolarów pozwoli co załatwić? Po pierwsze, pozwoli załatwić, że 1,5 miliona wyrobów tych, o tych nowych tutaj, co Państwo widzicie, będzie na rynku i da nam to sumę prawie 600 milionów złotych. Skórka będzie warta wypraw? Bardzo. Ile zarobicie na tym? To już tajemnica zawodowa. Ale na pewno jest to opłacalne? Na pewno jest to opłacalne. W księgarniach kolejki albo pustki, gdy mało bestsellerów. Gdzie więc te książki? Właśnie tu, w magazynie centralnej składnicy księgarskiej w Łodzi. Redaktor Jacek Słowiński pisze w Życiu Warszawy w artykule pod tytułem Leżakujące książki, że ma pan tutaj zbiory książek o wartości 4 miliardów 132 milionów złotych. To są książki wydane sprzed kilku lat, tak zwane długorotacyjne. Mamy na nie od czasu do czasu zamówienia, niemniej jednak sporadycznie. Pan o tym mówi bardzo spokojnie i to w czasie działania zasad drugiego etapu reformy gospodarczej. Co z tym zrobicie? Że Dom Książki nie zamawia na pierwszy rzut nowości takiej ilości, jak to był kiedyś. No my w Łodzi tu mamy 12 tysięcy metrów kwadratowych, wszystko jest wypełnione po dach. A gdybym zapytał jednym słowem, jaki wniosek? Wniosek. Znalezienie recept nie należy również do dziennika telewizyjnego. Jesteśmy magazynem informacyjnym. Poinformowaliśmy Państwa o aktualnym stanie rzeczy. W tym pawilonie na legnickim osiedlu Kopernika miały być sklep, księgarnia, klub spółdzielczy i kilka innych placówek usługowych. Przed 8 laty zwieziono elementy konstrukcyjne, a potem rozpoczęło się nadzorowane przez Inwestprojekt budowanie. To, co widzimy, kosztowało jak dotąd legnicką spółdzielnię mieszkaniową 72 miliony złotych. Wykonawcą, którego od dłuższego czasu ze świecą by szukać na budowie, jest lubińskie przedsiębiorstwo budownictwa przemysłowego. Zarówno ono, jak i inwestor zapewniają, że obiekt zostanie zakończony w przyszłym roku. O ile znajdą się wszystkie elementy konstrukcji, bowiem część tymczasem gdzieś wyparowała. Piękne eksponaty, od elektroniki po cenną biżuterię, razem za 60 milionów, wszystkie pochodzą z kradzieży. Wojewódzki Urząd Spraw Wewnętrznych w Łodzi jeszcze jutro zaprasza ukradzionych łodzian. Może Państwa zdziwić to, że prezentujemy tutaj rzeczywiście różnego rodzaju wyroby. Począwszy od sweterka wartości kilkuset złotych, po wyroby ze złota wartości kilkuset tysięcy złotych. Chodzi po prostu o jedną rzecz, mianowicie o to, że rozpoznanie na przykład tego sweterka może spowodować to, że doprowadzimy do ujawnienia sprawców popełnionego czynu przestępczego. Po poprzedniej wystawie ponad połowa eksponatów powróciła do właścicieli. Ale nie wystarczy przyjść i powiedzieć to moje. Trzeba rzecz bezbłędnie zidentyfikować. Ci, którzy kończą już szkoły średnie, przeżyli dziś drugi dzień matur. Maturzyści pisali pracę z przedmiotu kierunkowego. Najwięcej obaw było przed sprawdzianem z matematyki. W zespole szkół w Milanówku po otwarciu kopert westchnienie ulgi. Bo z 5 zadań można wybrać 3, a żeby zdać, wystarczy rozwiązać 1,5. Inni wykazywali się dogłębną znajomością historii, biologii lub języka obcego. Też bez większych problemów. Zadania były, powiedziałbym, bardzo łatwe, wprost banalne, z tym, że no, dużo liczenia. Tematy były nawet łatwiejsze niż na maturze pełnej. Całkiem przyjemnie się pisało. Przed Międzynarodowym Dniem Dziecka pracownicy Domu Towarowego Uniwersal w Łodzi organizują doroczną zbiórkę odzieży, sprzętu sportowego i zabawek dla sierot.
Wszystko, co już w domu niepotrzebne, a może przydać się innym, składane jest w specjalnie przygotowanych koszach. Robią to też najmłodsi klienci. Trzeba przecież pomóc koleżankom i kolegom z domów dziecka. Rozpoczęta dziś akcja potrwa do 23 maja, a następnie załoga Uniwersalu przekaże zebrane dary placówkom wychowawczym. Pora na informacje sportowe i prognozę pogody. Popisowa jazda kolarzy NRD, tak w skrócie można skomentować przebieg czwartego etapu kolarskiego wyścigu pokoju Kryterium Ulicznego w Gerzy. W swoim rodzinnym mieście Olaf Ludwik udowodnił, że mimo upływu lat nic nie stracił szybkości i przebojowości. Wczoraj był niezadowolony z drugiego miejsca, ale dziś na 56-kilometrowym sprinterskim etapie był kolarzem numer jeden. Silny boczny wiatr i ostre tempo narzucone przez najlepszych kolarzy wyścigu sprawiły, że tym razem peleton rozerwał się na mniejsze grupy. Wszyscy Polacy jechali jednak w czołówce. Ludwik próbował samotnie atakować na trasie, ale autorem decydującej rozgrywki był jego kolega z drużyny Uwe Ampler, który oderwał się na ostatnich kilometrach od peletonu. I kiedy wydawało się, że niezagrożony dojedzie do mety, jego samotną ucieczkę o dziwo zlikwidowali koledzy z drużyny. Ostatecznie pierwszy finiszował Ludwik, drugi był Rapp, a Amplerowi na pocieszenie pozostało trzecie miejsce. Czyżby więc w drużynie NRD nie było zgodności interesów? Po dzisiejszym etapie nowym liderem jest Olaf Ludwik, który wyprzedza Rappa i Amplera. Drużynowo bez zmian. Szczegóły etapu w kronice wyścigu pokoju o godzinie 22.25 w programie pierwszym. Także jutro o godzinie 17 na Stadionie Gwardii wielki mecz piłkarskich oldboyów Polski i Związku Radzieckiego. W naszej drużynie prowadzonej przez Kazimierza Górskiego zagrają m.in. Antoni Piechniczek, Robert Gadocha, Jan Tomaszewski i Jan Domarski. Wszystkich sympatyków dawnych sław w imieniu organizatorów serdecznie zapraszam. Dziękuję Państwu za uwagę i do widzenia.